Cześć, witajcie. Sprawdzimy sobie pogodę kosmiczną. SpaceWeatherLive.com. Regiony występowania plam. Mamy ich nie za wiele, bo one są po drugiej stronie Słońca teraz. Zresztą tu widać w lewej stronie. 3, 5, 5, 9. No i na razie jest spokój i cisza. O, tu dziwne, nic nie mamy, nic nam się nie pokazuje. Była jakaś tam skokowa aktywność, a na razie wszystko schodzi. No i tu mamy jedyny obraz. Potężna eksplozja na północno-zachodniej stronie Słońca, także zachodniej stronie Słońca, południowej. Potężny jet materii. No i nam się protony tutaj już zaczynają normować. Mieliśmy skok. Mieliśmy tutaj właśnie skok 29, ale już się zaczyna wszystko powoli normować. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Słaba burza promieniowania kosmicznego. Nie jest tragicznie. Poczekajcie, odświeżymy sobie. Jeszcze raz. Coś jest ze stroną, problem jakiś, widać. Zobaczymy sobie SOHO. Jak to wygląda? Ja po prostu kocham te amerykańskie strony. No. O, widzieliście? Taka potężna eksplozja materii słonecznej. No i właśnie północno-zachodnia część Słońca. Patrzcie się teraz. Jaka potężna eksplozja. Właśnie dlatego cały czas będę wam truł na temat UPS-ów, list zasilania, uziemienia, że właśnie to wam ratuje tyłek przed takimi naelektryzowanymi cząstkami kosmicznymi. Te błyski, które widzicie na nagraniu, to są właśnie szybko pędzące cząstki materii słonecznej. Dobra. A teraz sobie zobaczymy to z większej odległości. Zwracajcie właśnie uwagę na ten ogromny jet. Na północno-wschodniej stronie Słońca, a także na północno-zachodniej stronie. I patrzcie się też na południe. Zobaczcie, co się dzieje. Coś się będzie działo, bo widzę już to po tych jetach materii ze Słońca, że może dojść na dniach do jakiejś potwornej eksplozji na Słońcu. Piękna eksplozja. Jeszcze obejrzymy sobie to raz. To jest właśnie to, co lubię. O, dobra, więc widzimy, co się dzieje.
Nie ma jeszcze tragedii, ale no powiem wam szczerze, no nie jest też za dobrze. Dobra. To więc to by było na tyle. Nie ma na razie żadnych powodów do niepokoju. Burza była, ale bardzo słaba, więc znikome oddziaływanie na ziemską atmosferę, a także elektronikę na Ziemi.